to jest czas spędzony na spotkaniach miesięcznie i połowa z tego jest nieudanych, to taki menadżer minimalnie 800 zł miesięcznie wyrzuca w błoto poprzez swoją nieproduktywne, pensję, nieproduktywne, spotkanie. nieproduktywne spotkanie. Razy 12 to jest 15 tysięcy rocznie. Jeśli w takich spotkaniach uczestniczy trzech menadżerów, no to nagle robi się rocznie 45 tysięcy złotych potencjalnej straty. Najmniej, bo to jest 15% najmniej. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki na co dzień prowadzę podcast lepiej teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Szczab, który przez ostatnie 20 lat był menadżerem wysokiego szczebla w wielu korporacjach, głównie technologicznych, sprawował funkcję członków zarządu, a ostatnia firma, którą zarządzał, jest znana na cały świat kierował. Polskim oddziałem firmy Xerox, czyli Xerox Polska. Obecnie Rafał jest związany z efektywnymi spotkaniami biznesowymi, tak zwanymi mastermindami, jak również poprowadzi butik doradczy dla firm Ockham. I o czym dzisiaj porozmawiamy, moi drodzy, Rafał opowie o swoich strategiach inwestycyjnych i Przede wszystkim zapytam go o to, na czym polegają i w jaki sposób mogą nam pomóc efektywne spotkania w poprawie finansów osobistych i w biznesie. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Rafałem Szczapem. Cześć, Rafał. Cześć, dzień dobry. Miło mi Cię poznać w końcu. Bardziej mnie, miło Ciebie poznać w końcu na żywo. A no tak, słuchałeś, rozumiem, podcastów wielu. Wielu podcastów. Wielu, w obu kanałach. O, cieszę się bardzo, bardzo Ci dziękuję. Moi drodzy, moim gościem jest Rafał Szczab, i może najlepiej sam się przedstaw przysta słuchaczom, kim jesteś, czym się teraz zajmujesz i czym się zajmowałeś ostatnio. Zacznę nietypowo, mam na imię Rafał. Ja pomagam firmom w rozwoju ich biznesu, głównie modyfikując bądź tworząc ich strategię, razem z praktycznym wdrożeniem tego w życie. Ze szczególnym wskazaniem na strategię sprzedaży. Mówisz takim językiem potrzeb, A... tak jak się mówisz, już nie podaje się CV swojego, jak na takich, wiesz, spotkaniach. Podcasty uczą. Networkingowych, dokładnie. Masz rację. Pod... Kim jesteś człowiekiem. Podcasty, podcasty uczą. Mówiąc językiem CV, przez ponad 20 lat byłem menadżerem w różnych firmach głównie technologicznych, od zawiadowania sobą samym czyli pojedynczego reprezentanta firmy w terenie, po sprawowania funkcji członków zarządu różnych dużych i, i nieco mniejszych firm w Polsce. A jak ostatnia była Twoja firma, którą zarządzałeś? Mało znana firma Xerox. Bardzo mało znana. Głównie kojarzy się z Xero, z z, z co... Zupełnie nie jest przedmiotem działalności tej firmy. Rozumiem. Rafał, wiem, prywatnie wiem, że jesteś związany z efektywnymi spotkaniami biznesowymi, tak? Też. To, tak, to też. ładnie. No właśnie, też? czyli co jeszcze? Też. Prywatnie jestem związany z efektywnymi spotkaniami biznesowymi oraz z takim butikiem doradczym Okham. Od Brzytwy Okhama. To jest grupa. Którą zawiązaliśmy poprzez kontakty prywatne, pomagając różnym firmom od rozwiązywania ich problemów w sprzedaży, IT, prawnych, podatkowych, łącznie z operacyjnymi. Czyli takie doradcze, można powiedzieć? Doradcze. Tak? doradcze. Brzydko stąd, że upraszczamy rzeczywistość do bólu to ciekawe, że to była akurat w powiedziałem, że się ogoliłeś, tak, że młodo wyglądasz. Rafał, chciałem z Tobą porozmawiać o finansach osobistych, o pieniądzach i o tym, jak się to zmienia dzięki różnym naszym działaniom. Między innymi takim, jak właśnie spotkania, te efektywne spotkania biznesowe. Czy to ma jakieś. Czemu mają służyć właściwie takie spotkania? Może tak, powiedz. To, może, podam parę liczb na początek, żeby sobie uzmysłowić skalę problemu, a ja lubię też liczby, więc one dobrze przemawiają. Badania, które prowadzą różnego rodzaju bardzo wielkie firmy doradcze, związane są z efektywnością spotkań. Jak ta efektywność jest mierzona? Nie tylko poprzez końcowy efekt co może być ciekawe ale głównie przez Procent nieudanych spotkań. Ostatnie badania bardzo znanej firmy doradczej Bain Company, robione dla Europy, w panelu 3000 firm mówią o tym, że te firmy w ciągu całego swojego tygodnia, miesiąca pracy spędzają minimum 15% czasu na spotkaniach. Są ekstrema. Zależy od kultury firmy. Niektóre firmy potrafią się spotykać przez 70% swojego czasu pracy. Ale weźmy, złapmy tylko te 15% jako najmniejsza działka. Wśród tych 15% to badanie mówi o tym, że sami pracownicy, którzy zadeklarowali 15%, wskazują na 44% nieudanych spotkań wśród tych 15% czasu. Bardzo prosto jest to sobie policzyć. Weźmy teraz to odbijmy na realia polskie. Według badań polskich średnia pensja menadżera w Polsce to jest około 15 tysięcy zł. Jeśli 15% z tego 1500, no może trochę więcej 1700 to jest czas spędzony na spotkaniach miesięcznie. I połowa z tego jest nieudanych, to taki menadżer minimalnie 800 zł miesięcznie wyrzuca w błoto poprzez nieproduktywne, swoją pensję, nieproduktywne, spotkanie. nieproduktywne spotkanie. Razy 12 to jest 15 tysięcy rocznie. Jeśli w takich spotkaniach uczestniczy trzech menadżerów, no to nagle robi się rocznie 45 tysięcy zł potencjalnej straty. Najmniej, bo to jest 15% najmniej. Więc łatwo sobie to przeliczyć nie tylko poprzez efekt końcowy złego spotkania, ale przede wszystkim tak mierzalnie na co dzień przez ilość godzin nieefektywnie spędzonych w pracy, na które ktoś inny musi zarobić albo wyłożyć pieniądze, z reguły właściciel. No i tu się, i tu się cały korowód zdarzeń zaczyna, co powinno się stać, aby spotkanie było efektywne. Czyli jak nie przepalić 45 tysięcy złotych rocznie najmniej na samych nieudanych spotkaniach? Przemawia do wyobraźni. No to powiedz w takim razie, od czego zacząć? Żeby takie spotkanie było efektywne. Przede wszystkim podstawy, nie musimy tutaj z tego wykładu robić. Ta, tak samo jak w finansach, trzeba mieć dobry plan. Bez dobrego planu spotkanie zazwyczaj się rozjeżdża w trakcie jego odbywania się. Ze względu na charakter i czynnik ludzki najczęściej. Czyli musimy wiedzieć, po co przychodzimy. Jest taka technika, jest taka techn nie tylko wiedzieć, jest taka technika, która się świetnie sprawdza. Mianowicie e napisz uczestnikom spotkania, czego się na czym na pewno na tym spotkaniu nie będziecie się zajmować. A dopiero później podaj im, Agendę spotkania. Więc to efektywność spotkania zaczyna się przed. To, to nie jest łatwe, ale określenie warunków brzegowych, czego nie będziemy robić, bardzo dobrze działa na efektywność takiego spotkania. Druga bardzo podstawowa rzecz, ale bardzo rzadko niestety praktykowana, zaproś na spotkanie tylko tych, którzy rzeczywiście powinni w tym spotkaniu uczestniczyć. Wyjątkowo trudno kulturowo i emocjonalnie do wprowadzenia. Żeby się nie poobrażali, technika, po żeby się nie poobrażali, albo żeby, żeby mnie też na swoje spotkanie zaprosili, a nuż się czegoś a się, a się czegoś dowiem ciekawego o sobie, a trzecia, taka też bardzo podstawowa rzecz, to spotkanie po spotkaniu, czyli yy, dokładnie określ już nie przedmiot, ale jakie czynności po spotkaniu. Dana osoba powinna podjąć. No to takie trzy najbardziej podstawowe, wydawałoby się, natomiast z praktyki i obserwacji, bardzo trudne do systematycznego wprowadzenia w życie. Nie tylko firmowe, takie codzienne również. Powiedziałeś tutaj właśnie o firmowych trochę spotkaniach. Ja myślę też o innym rodzaju spotkań, o takich mastermindach, dzięki którym się można powiedzieć, znamy, albo ja Ciebie poznałem, bo. Uczestniczyłem przez jakiś czas w Mastermindzie z Tomkiem Rudnikiem i Rafałem Ferberem, o, o, odszedłem z mastermindu ze względu na przeprowadzkę po, do innego miasta. Pozdrawiamy. Można pozdrowić? Pozdrawiam. Oczywiście, pozdrawiamy kolegów. I ty Rafał dołączyłeś do Mastermind'a, może być na moje miejsce. Tak? Bo te spotkania nie są z gumy, prawda? Te spotkania nie są z gumy i te mastermindy są świetnym przykładem tego, jak trzeba je dobrze przygotować przed żeby spotkanie mastermindowe w trakcie dało wartość wszystkim uczestnikom. I to mogą brać udział nie ludzie wewnątrz firmy, ale ludzie zupełnie z innej bajki biznesowej. zupełnie nawet niezwiązani biznesowo, tylko chcący sobie nawzajem pomóc w rozwiązaniu konkretnych kwestii bądź udzieleniu jakichś kierunkowych porad, ale bez przygotowania tego przed tym mastermindem. Trudno jest dopilnować w trakcie Masterminda, żeby rzeczywiście ta wartość była podzielona no, prawie że równo wśród wszystkich uczestników. Więc Mastermind świetny, świetny przykład. Dla mnie też to była fajna szkoła robienia spotkań z bardzo dokładnie odmierzonym czasem na daną kwestię. Tak, pamiętam, pilnowałem bardzo. Rafał. A czy takie spotkania mastermindowe można prowadzić w tematyce finansów osobistych? Jeżeli zbierze się kilka osób, które chcą zmienić swoją sytuację, czy mógłbyś poradzić im, w jaki sposób zorganizować takie spotkanie? Myślę, że szczególnie w przypadku finansów dobrze jest zrobić w sobie wstępny test otwartości. Bo ta rozmowa o finansach, czy firmowych, czy prywatnych, jest nacechowana sporą nieufnością, bo dość szybko dochodzimy do pytań o kwoty, o przepływy bądź o na podatków. przykład. Na a, albo, albo lokowanie oszczędności technik inwestycyjnych na przykład. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, jednak. Trzeba go skomponować względem otwartości uczestników. Ja również staram się świadomie inwestować, i z doświadczenia wieloletniego inwestycyjnego wiem, że trudno jest dotrzeć do niemainstreamowych porad związanych z finansowaniem. No, bo jak to jest z inwestowaniem w mainstream, to mamy przegląd wszystkich działań KNF-u za ostatnie 12 miesięcy i tam łatwo złapać te mainstreamowe porady. No dobrze, ale powiedzmy, że wpadamy na taki pomysł, że chcemy poprawić swoją sytuację. I pierwsza rzecz, mamy pomysł, robimy mastermind'a. Drugi krok kto będzie w tym mastermindzie? Domyślam się, tak? Drugi krok, kto będzie, ale przed tym drugim krokiem, to myślę, że warto sobie określić, czego oczekujemy od tego mastermind'a. No ja chcę na przykład pozbyć się długów i wiem, że mam. Przy... Ja mogę też dać coś moim kolegom, prawda? Chcę się pozbyć długów, hipotetycznie, i wiem, że moi koledzy dali sobie z tym radę. Czy można tak dobrać sobie partnerów? Myślę że to będzie trudne? Czy to będzie. Można dobrać, można, można dobrać partnerów dość łatwo z różnych grup, które już funkcjonują w przestrzeni internetowej. Jest sporo serwisów, blogów, które mówią o tym, jak dbać o finanse. Tam pojawiają się ludzie, którzy są zainteresowani taką tematyką, i to nie muszą być nasi przyjaciele, których znamy z podwórka, ale właśnie bardzo ważne jest to, rozwiązanie konkretnego problemu na mastermindzie. Więc czy będziemy używać tego masterminda do tego, żeby wyjść z długów, czy po to, żeby inwestować nadwyżkę? Czy będziemy szukać porad związanych z konkretną przestrzenią finansową, czy będziemy tylko liczyć na takie tips and tricks codziennego życia jaka karta działa dobrze w jakiej sieci z jaką zniżką to też są porady albo kup to. albo kup to, A to, to jest... mówił to też są porady finansowe to też są porady finansowe i, i wtedy dużo łatwiej jest znaleźć osoby wokół wybranej, wybranej tematyki Ważne pytanie i też odnoszące się do spotkań biznesowych, nie dotyczących tylko tematów. Czy warto, by partnerzy w mastermindzie mieli podobny status majątkowy? Niekoniecznie. Myślę, że wręcz przeciwnie. Myślę, że wręcz przeciwnie, bo podobny status majątkowy spłyca obraz danego problemu. Jeśli przykład, celem mastermindu jest wyjście z długów, to Dobrze jest mieć osobę, która jest zaangażowana emocjonalnie w wychodzenie w długów, ale bardzo dobrze jest mieć osobę, która już ten proces przeszła. Nie tylko od strony praktycznej, ale również, a może na początku przede wszystkim, od strony emocjonalnej. No, najedzony, głodnego, tak od razu nie zrozumie, chyba że wcześniej był głodny. I też dobrze, myślę, od strony finansowej jednak przygotować się do tych liczb praktycznie, Czyli co ten dług oznacza w świetle stopy zwrotu, co ten dług oznacza w świetle zainwestowanego kapitału czy zamrożonego kapitału w czasie, co ten dług oznacza w kontekście możliwości inwestycyjnych w poszczególne instrumenty, bo tutaj możliwości takich czysto technicznych, finansowych jest tak dużo, że można się w tym naprawdę pogubić, nie ukierunkowując swojej, swoich oczekiwań. Wykorzystałeś kiedyś wiedzę z masterminda, wiedzę innych y, uczestników, do tego, żeby podjąć jakieś decyzje finansowe? I, i, I były dobre. Okazało się, że to nie był mastermind, ale to, to, to była taka grupa wspomagająco-doradcza siebie nawzajem. Z mojej przygody studenckiej za granicą czwórka nas, kolegów: Polak, Francuz, Niemiec i Wenezuelczyk. Wenezuela. Z zawiązali grupę inwestycyjną mastermindową. Najpierw dla zabawy, a później nieco bardziej pragmatycznie. I okazało się, że podzielenie zadań do konkretnych technik inwestycyjnych, odpowiedzialność wszystkich podobna względem wprowadzonej kwoty do koszyka inwestycyjnego, zaowocowała bardzo fajną, wieloletnią przygodą w inwestowanie i naukę o finansach, która procentuje do dzisiaj. Na chwilę odejdę od mastermindów, zapytam Ciebie, w co Ty lubisz inwestować, albo inwestujesz pieniądze, jeżeli możesz zdradzić? Nie pytam o kwoty, pytam <noise> o, o rodzaj inwestowania. Ja mam taką strategię naśladowczą, przyznaję się od razu, bez tam szukania koła i wywalania otwartych drzwi. Przede wszystkim czytam listy do akcjonariuszy dużych inwestorów światowych. Listy Buffetta do swoich akcjonariuszy są fantastyczne. Czyta się, wow, ciekawy czyta, się, czyta, się czyta się z dużym zainteresowaniem, co mówi Buffett do swoich właścicieli bądź współwłaścicieli funduszy, którymi, którymi w poszczególnych koszykach zarządza. Czy można znaleźć? Można. Można. Można, Można. Na stronie funduszu Bafeta one są publikowane. Myślę, że tylko trzeba być inwestorem, żeby otrzymać. Takie. Nie, nie, nie. Nie. Więc to, to jest jakby takie z poziomu bardzo górnego śledzenie trendu. Dwa, nie duża dywersyfikacja koszyków inwestycyjnych. Ale w moim wypadku również liczy się płynność aktywów, więc wino, obrazy, zegarki odpadają, bo są bardzo atrakcyjne stopy zwrotu, ale płynność jest mocno ograniczona. Więc głównie instrumenty finansowe. Od jakiegoś czasu wyspecjalizowałem się, bądź my, mówię o tej grupie, czwór, o tej grupie czworo, w analizę ETF-ów z y, głównie giełdy amerykańskiej, czyli takich złożonych indeksów branżowych w oparciu o spółki dominujące bądź rosnące w danym sektorze. ETF-y y, medyczne. Sportowe. Śledzimy z uwagą, jeśli jakiś kierunek natarcia mogę podpowiedzieć. Jest to inwestycja, która nie daje ogromnej stopy zwrotu, ale można z niej wyciągnąć dwucyfrową wartość. Nie jest obarczona ryzykiem braku płynności. A przede wszystkim nie jest tak podatna na trendy jak takie kierunkowe inwestycje w akcje jednej spółki, bądź wybrany walor typu pszenica, która nie ma korelacji praktycznie z niczym. Myślisz o emeryturze, czy wierzysz w ZUS, jak to jest u Ciebie? Myślę o emeryturze, zdecydowanie. W trzecim filarze, tak? Czyli o tej Nie, w własnej. W własnej Te dwie ręce, które tutaj siedzą przed tobą, są gwarantem emerytury własnej. Rozumiem. A właśnie, nie mógłbym być sobą, gdybym nie zapytał Ciebie, bo jesteś osobą pracującą wiele lat na wysokich stanowiskach i zastanawiam się, jak tam wysoko, bo. To jednak, jest, to jednak jest stanowisko, gdzie jesteś zatrudniany przez jakiś zarząd do wykonywania jakichś czynności. Przez radę nadzorczą. Właśnie, dokładnie. Ja byłem też dyrektorem zarządzającym i wiem, że nie jestem właścicielem, jestem po prostu osobą, która zawsze może stracić pracę, kiedy wyniki będą kiepskie. Jak to jest u Was zrobieniem na tym właśnie poziomie zrobieniem poduszki finansowej? Jak menadżerowie tacy jak Ty przygotowują się na takie zmienne sytuacje w branży. Bo wiadomo, są też zwalniani menadżerowie, odchodzą, bo na przykład kiepskie, kiepska atmosfera jest też w danej firmie. Jak Ty się przygotowujesz na coś takiego? W sensie, ja na przykład wiem, miałem taką zasadę, że na 6 miesięcy sobie odkładałem poduszkę, że 6 pensji, żeby mieć czas na znalezienie kolejnej pracy. Jak jest na takich stanowiskach, z tego co Ty słyszałeś od kolegów, albo jak sam stosujesz? Najlepszym gwarantem, tu mówię o własnych doświadczeniach, najlepszym gwarantem poduszki finansowej jest osiąganie dobrych rezultatów. Więc w pierwszym odruchu myślę, że mało kto myśli o poduszce finansowej, dlatego że może poza przypadkami, z którymi ja nie miałem do czynienia, ale większość osób, które na tym poziomie ze mną pracowały, bądź miały styczność. to są wojownicy i fajterzy. Więc najpierw walczą o to, żeby osiągnąć ten wynik, co do którego się zobowiązali, że go osiągną i używają wszystkich możliwych narzędzi, które posiadają na czele z własnym umysłem, żeby w ten sposób zabezpieczyć, może nie Siebie w pierwszym odruchu, ale zabezpieczyć wyniki firmy, bo każdy z nas zdaje sobie sprawę z ogromnego zakresu odpowiedzialności nie tylko względem rady nadzorczej, ale przede wszystkim względem pracowników, dzięki którym firma istnieje. Więc myślę, że ta myśl o poduszce finansowej to się pojawia, ale w sytuacjach zagrożenia. Natomiast, to nie są prace, które się pojawiają na pracuj.pl bądź gowork.pl, tylko ich znalezienie bądź rekomendacje trwa trochę czasu. I tu jest taka dobra korelacja z podpowiedziami headhunterów z poziomu executive. Przygotuj się na od 6 do 18 miesięcy. Czyli trzeba być przygotowanym na to też finansowo. Trzeba być przygotowanym też na to finansowo, jeśli coś takiego się zdarza, bo to nie wynika z atrakcyjności bądź nieatrakcyjności danego człowieka często, ale z koniunktury biznesowej, z cyklu życia produktów, projektów. 6 do 18 miesięcy widziałem przypadki na rynku, gdzie bardzo dobrzy menadżerowie, bardzo lotni. Prezesi, no, że tak powiem, świadomie czekali na ławce rezerwowych do momentu, kiedy się pojawi ten projekt, który właśnie ich interesuje. Ale to jest w miarę normalne. Być może brzmi to nienormalnie, ale tak po prostu jest zorganizowany świat biznesowy. Trudno po emocjonującym, wyczerpującym i angażującym cię biegu, który zazwyczaj raczej ma charakter maratonu niż sprintu, na drugi dzień wstać, otrzepać się i powiedz kolejny maraton, więc ta przerwa również dobrze Trzeba. robi na głowę i na ciało. No to bardzo ciekawe, musiałem to zapytać. Wykorzystaj, że jesteś, <laughs> się zgodziłeś, przyjść. Yy, no, wróćmy teraz do tych mastermindów. Jeżeli ktoś chce, kto teraz, ktoś teraz słucha, ze słuchaczy po ludzko pieniądzach naszej rozmowy i chce założyć taki mastermind. Jak wygląda agenda? Jak to zrobić? i każdy się przeszkrzykuje, kto, jak, jak to jest? Porządek a, spotkań. A, porządek spotkań jest bardzo ważny. Po to, żeby rzeczywiście na końcu było to poczucie, że każdy nie tylko dał, ale również otrzymał tą wartość, myślę, że kluczowe jest przygotowanie we własnej głowie oczekiwania co do mastermindu. To jest kluczowa sprawa, żeby określić sobie, co się chce z niego wyciągnąć, bo w tej grupie trzeba również współpracować z innymi. Więc nie można jej zdominować. Nie powinno się tylko brać, ale przede wszystkim dawać, a to jest związane z oczekiwaniem, co ta grupa ma dać. Druga rzecz. Przychodzimy z celami. Przychodzimy z celami co do oczekiwanej wartości. Druga rzecz. Dobrze jest te spotkania prowadzić systematycznie, co wymaga wysiłku, więc lepiej je sobie zaplanować świadomie na dłuższy okres czasu w tym samym terminie. Czyli co, to, tydzień, żeby... dwa, co dwa tygodnie, co miesiąc? To, to zależy też od intensywności rozwiązywania danych kwestii, ale taka zdrowa, higieniczna reguła co dwa tygodnie. Co, co dwa tygodnie o stałej godzinie, o stałym dniu najlepiej stałym miejscu. Fizycznym bądź, bądź wirtualnym. Fizyczne wiadomo jest lepsze. Ile czasu trwa takie spotkanie? To, tu nie jest o tyle ważny czas spotkania, co przedział czasowy dla danego uczestnika. Jeśli umawiamy się, że akurat jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy nie 15, a pół godziny na Siebie, no to powoduje, że spotkanie przy trzech uczestnikach trwa półtorej godziny. Jeśli się omawiamy, że 15 minut to trwa 45 minut. Więc tu ważny jest ten przedział, w którym rozwiązujemy bądź adresujemy pytaniami dane, daną kwestię. I od tego bym wyszedł najpierw, a nie planował, że ono będzie zawsze godzina albo dwie godziny. Myślę, że dwie godziny. Tak z doświadczenia, to jest też jakaś taka wartość graniczna wynikająca z fizjologii, zdolności koncentracji i komunikacji, więc um, sugeruję, żeby więcej niż dwie godziny um, te systematyczne mastermindy nie trwały, bo można sobie zrobić masterminda trzydniowego. No tak i no i można z tego wywnioskować, ile osób można zaprosić, czyli maksymalnie cztery, no trzy, cztery tak 3, optymalnie. Trzy, cztery, tak, trzy, cztery maksymalnie, żeby to też dynamicznie miało jakiś sens co do interakcji z uczestnikami. No i jeszcze jedna, jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz, dobrze jest sobie określić kolejny krok, bo czasami, a zazwyczaj nie wystarcza, żeby dany temat zgłębić, i my na przykład prosimy siebie nawzajem, żeby danym tematem zająć się do kolejnego spotkania, oczekując konkretnej albo odpowiedzi, albo komentarza, albo jakiejś praktycznej czynności wynikającej z mastermind'a. Wtedy to powoduje, że między tymi systematycznymi okresami spotkań jest taka mentalna łączność yy, względem tej grupy, nie zostawia się sobie tylko tą godzinkę czy półtora pomiędzy kolejnymi spotkaniami. No i na koniec, yy, Rafał, takie podstawowe zasady panujące w czasie takiego spotkania, jakie powinny być. Przerywamy to, w trakcie co, czy to, to, co, Podstawowa zasada jest taka, że to, co się stało w Vegas, zostaje w Vegas. No te mastermindy... Poufność. Tu, tu, tu się waham z użyciem mocniejszego słowa, ale, ale nie, myślę, że ono jest zasadne. Muszą odbywać się w duchu zaufania. W przeciwnym razie ich wartość jest mocno limitowana. A poruszane są kwestie na naszych mastermindach, od prywatnych po biznesowe. Więc myślę, że to jest absolutnie nadrzędna zasada. One się odbywają w atmosferze głębokiego zaufania i poufności, które się tam rzeczy porusza. Druga, uzgodnienia wynikające z czynności po mastermindowych. Mają zawsze pierwszeństwo względem uczestników masterminda. Czyli jeśli umawiam się z kimś, że yy, zrobimy projekt taki albo udzielę feedbacku takiego, to nawet gdybym chciał ten projekt robić jeszcze z kimś innym, to najpierw uzgadniam go z osobą z masterminda, a dopiero później konsultuję go na zewnątrz z kimś innym. To, to też wzmacnia zaufanie. Jeśli wymyśliliśmy sobie, że zaopiniujemy sobie, załóżmy oferty dla kogoś, to nawet jeśli byśmy chcieli sięgnąć gdzieś po pomoc z zewnątrz, to najpierw lojalnie opiniujemy względem siebie, a dopiero później szukamy tej pomocy na zewnątrz. I trzecia zasada myślę, która też się sprawdza praktycznie, to Możemy sobie przerywać, bo ta rozmowa często bardzo dynamicznie przebiega, natomiast konkludujemy konstruktywnie, mówiąc najmniej konstruktywnie na przykład nie potrafię ci pomóc, a nie jesteś do dupy. Bez y, oceny danej osoby tylko czy, czy pomysłu, tylko w najgorszym razie ten temat akurat nam nie przypasował i się do tego przyznajemy, a nie emocjonalnie go tam kopiemy pod stołem. Super. Rafał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa. Jeżeli Wam się podobała, poświęćcie swój czas, proszę, by pozostawić swoją recenzję na iTunes. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u po ludzku o pieniądzach i do usłyszenia w następnym razem.